Cześć, tu Patryk Janota, kłaniam się nisko. To jest pierwsza relacja z wyprawy fotograficznej, która miała miejsce w maju na Wyspę Sobieszewską, a dokładniej krótki wypad na Groble. Tutaj pokazuję drogę, która wiedzie wprost z parkingu. Jest to krótkie 7-8 minut dreptania, jakieś 200 metrów niecałe, które należy pokonać do Grobli. Przez to, że audio było bardzo słabej jakości, robiłem tak, po prostu złapałem kamerę, którą miałem pod ręką i ruszyłem w teren. Stwierdziłem, że jako, że bardzo często te warunki przyrody są na tyle niepowtarzalne, warto to utrwalić w 3-4 minutach filmu. To jest jako, że to jest pierwszy odcinek, na pewno to będzie stopniowo się poprawiać. Jak widzicie, stabilizacja obrazu też pozostawia dużo do życzenia. Tak jak mówię, to nie jest, akurat to jest chiński odpowiednik GoPro, kamera Action i. Sobieszewska jest w zasadzie jeszcze bardzo popularnym miejscem wśród turystów. Może nie ta konkretna trasa, ale tak naprawdę na parkingu dzisiaj, mimo że był dość chłodny i wietrzny dzień, było bardzo dużo ludzi. Tak naprawdę jest to perełka jest natury. Mamy tu odgroma ptactwa, jest tak, nie na, po, dlatego to się też nazywa Ptasi Raj, gdyż po prostu jest to odgroma ptaków. Już nie pamiętam, ile to jest gatunków na tym obszarze, ale no, jest to na pewno ewenement. Jest to na pewno perełka też dla fotografów. Tu, jak widzicie, są bardzo duże rozlewiska z prawej strony, z lewej strony jest ujście Wisły. Jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie, będę rozkładał swoje graty. Chmury są niesamowite. Taka burzowa, w zasadzie cały dzień przechodziły takie bardzo pochmurne fronty. I światło gdzieś tam się przebijało przez te chmury, co widać tutaj na załączonym materiale. Na początku podjąłem decyzję, żeby fotografować takiego kwiata. Tu niestety pies zasłania towarzyszka moja wypraw. O, jak widziałem, jest taki kwiatek. Ja się trochę próbowałem na początku na nim wzorować. Znaczy, to był mój pierwszy punkt, który chciałem fotografować, czyli zieleń, która się wybija z tego bruku, a bruku, z tych kamieni tutaj poukładanych. No tutaj próbuję coś przekadrować. Opowiadam, jak trudno jest tutaj uzyskać satysfakcjonujący efekt, żeby faktycznie ten kwiat się wybijał na tym zdjęciu. No i tu straciłem trochę dobrego czasu, gdzie to światło jeszcze było dobre i było go trochę na niebie, tak jak widać. To jest zawsze ten problem, gdzie czas nam ucieka, musimy się rozkładać, myśleć, jest dość intensywnie. No i tak to tu wyglądało. Zmiana pozycji. Przeszedłem do tak naprawdę pozycji, czy ustawienia kompozycji, z którą jechałem. Od samego początku, jadąc w to miejsce, chciałem fotografować właśnie w ten sposób, czyli kadr prosty, symetryczny,
Taki miałem zamiar. Tutaj pokazuję, że problem źródła światła jest właśnie z tamtej strony, to jest zachód. W zasadzie wschód jest odbiciem lustrzanym z drugiej strony. Mamy w tej chwili maj, więc to już jest kąt. Jest tak 45 stopni między zachodem a północą. Czy jest to północny zachód tak naprawdę? To samo jest ze wschodem. No i tutaj też, jak widzicie, filtry mam pozakładane, filtr połówkowy i filtr szary. ND tutaj 1000 jeszcze była założona, czyli filtr o parametrze ND 1000. To jest 10 stop. Ten stop zmniejsza wartość światła o 10 EV. No i tutaj opowiadam o pewnie parametrach ekspozycji, jakie tam dobieram. Przez to, że ta jakość audio, tak jak już wspominałem, jest słaba, zdecydowałem się nagrać po prostu krótki komentarz do tego filmu. Mam nadzieję, że przy następnych wypadach będzie już możliwość nagrania audio bezpośrednio z pleneru i na gorąco, bo te komentarze są dużo cenniejsze niż takie post factum. Tutaj nie byłem zadowolony do końca z efektu, bo to światło się tam nie przebijało tak, jak bym chciał, ale było, było. Jak widać, są prześwietlenia na kamerze. Dlatego plener był w miarę udany. Warunki takie dynamiczne. Na koniec jeszcze przykładowe zdjęcie, jak to wyglądało przed obróbką, proste z aparatu. A teraz zapraszam na oglądanie zdjęcia po obróbce.